Tak, ale pan mówi, panie pośle, że... Tak, ale nie rozmawiamy o jednostkowych przypadkach, o historiach z drogi. Mówimy o prawie, o powszechnie obowiązującym prawie, o projekcie, który państwo jako grupa posłów Kukiz 15 chcecie zmienić w obowiązujące przepisy. Więc nie można się chyba sugerować doświadczeniami pojedynczych policjantów czy kierowców. Stąd moje ponowne pytanie, w jaki sposób, skoro podkreślali państwo, że przeprowadzono konsultacje, to poważne słowo, bardzo ostatnio popularne i też poważnie traktowane, no to znów pytanie, w jaki sposób z tymi kierowcami te konsultacje były przeprowadzane. Wydaje mi się, że tutaj ważne jest też to, że państwo, jak rozumiem, chcą też trochę policji ułatwić, bo mówił pan, że ten projekt ma też sprawiać, że samym policjantom będzie łatwiej. No i też chwalono się, że doszło do konsultacji z policją. Czyli konkretnie z kim? Myślę, że tutaj każdy mógłby się pod tym podpisać. Natomiast to ja tylko słowem uzupełnienia, ponieważ kiedy państwo mówią, że projekt był konsultowany z policją, to sugerują tym samym sytuację, która ma miejsce w Sejmie. Kiedy projekty dotyczą jakkolwiek rozumianych kompetencji policji, Komenda Główna Policji towarzyszy posłom w pracach. Tutaj tej sytuacji nie było. Państwo konsultowali się z policjantami pojedynczymi, a nie z policją jako instytucją, która zbiera statystyki, ma pewne pomysły na to, jak zmieniać prawo. Jak rozumiem, dopiero w następnym etapie, jeśli projekt zostanie skierowany do prac, będzie można usłyszeć zdanie Komendy Głównej Policji. No chyba, że pan już je zna. Jasne, myślę, że Komenda Główna Policji ma dane dotyczące tego, jak pracują policjanci i na co na przykład muszą poświęcać dużo czasu, ale to już zostawmy, to już musi się sama Komenda Główna Policji martwić o to, jak się zmienia prawo jej dotyczące. Chciałam zapytać jeszcze o tą rzecz, która też mnie zdumiała, muszę powiedzieć. Proponują państwo premię. 5 punktów, takich dodatnich punktów, za to, że kierowca w danym roku nie otrzymał żadnych punktów karnych. Czyli taki, można powiedzieć, kredyt. Dlaczego? A gdzie działa taki system?
tutaj akurat 5 punktów dodatkowych to jest pomyślone o tym, że jest pana Artura Mącińskiego. Ale no tak, ale państwo akurat nie chcą korzystać z tych skandynawskich wzorców, tylko taki mają pomysł, który ktoś na profilu audycji Skołowani, która zajmuje się ruchem drogowym, bardzo dowcipnie skomentował, napisał, że jeśli przez cały rok nie ukradnę, to czy dostaję premię 500 zł i mogę bezkarnie kraść przez następny rok do tych 500 zł. Trochę to się kojarzy z taką bezkarnością. Następnym roku będę mógł łamać prawo bezkarnie. No jak, 5 punktów co najmniej. Będzie za darmo. Tak naprawdę bardzo mało, to można z niewielkim wykluczeniem taką ilość punktów stracić. Tak więc nie jest to jakiś wielki bonus, a już kierowca, który przez rok jeździ poprawnie, nie złapał żadnego mandatu, już nie się doceniony. A przed chwilą powiedział pan, że łatwo zdobyć te 5 punktów w bardzo prosty sposób, zachowując się niewłaściwie na drodze. No więc skoro tak łatwo jest zdobyć, to pewnie takich kierowców, którzy w ogóle nie mają punktów karnych, chciałam zrozumieć, czemu ma to służyć? Czemu mamy nagradzać kierowców za to, że przestrzegają przepisów? To powinno być absolutnie oczywiste, a nie dodatkowo jakoś nagradzane i to jeszcze w punktach, które służą temu, żeby później unikać kary za jakieś wykroczenia. Zwyczajny w świecie A chciałam zapytać, czy państwo mają jakieś pomysły na to, żeby rzeczywiście zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ponieważ mam poczucie, że ten sposób motywacyjny, czyli te 5 punktów rocznie, to trochę mało. Sam pan powiedział, że takie 5 punktów to niewiele. Czy mają państwo jakiś pomysł na to, żeby zmniejszyć liczbę wypadków na drogach? Jesteśmy liderem Europy, jeśli chodzi o śmiertelność. Myślę, że jesteśmy liderem Europy również przez to, że mamy drogi. Nie, to wiadomo, to jest oczywiste, to wynika ze wszystkich badań i tych komendy głównej policji, ale też tych niezależnych instytucji, które przyglądają się temu, co się dzieje w Polsce. Chodzi po prostu o to, że w Polsce jeździ się niebezpiecznie. I mimo tego, że mamy lepsze drogi, liczba wypadków, przekraczania prędkości, niebezpieczne jazdy, jazdy bez uprawnień, to jest chleb codzienny, można powiedzieć, naszej drogówki. Ale panie pośle, proszę, przepraszam, że przerywam, ale problem poślizgów to nie jest to najczęstsza przyczyna wypadków w Polsce. Najczęstszą przyczyną jest po prostu pędzenie, nieszanowanie praw pieszych, nieszanowanie praw innych kierowców. To nie ma nic wspólnego z kursem na prawo jazdy. Wszyscy są uczeni tego, że mają przestrzegać ograniczeń prędkości, że mają zwalniać przed pasami, przed skrzyżowaniami. Po prostu tego nie robią. Zastanawiam się, czy klub Kukiz15 zamierza do tego się jakoś odnieść. Dziękuję uprzejmie. Paweł Szramka, poseł klubu Kukiz15, był państwa i moim gościem. Łączyliśmy się telefonicznie. Zaraz po informacjach wracamy w studio Ekspert. Jestem ciekawa państwa głosów. postfaktum@tok.fm. Postfaktum. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. Zbliża się finał programu 5000+. Właściciele firmy wykonujące wolne zawody chcą zdążyć przed końcem oferty i kupują nowoczesne samochody w atrakcyjnych cenach. Liczba dostępnych aut firmowych ze wsparciem 5000+ maleje każdego dnia. Przedsiębiorcy, którzy dopiero planują zakup nowego samochodu, muszą się pospieszyć. Oferta jest dostępna wyłącznie w salonach Toyoty. Saturn Radzi, myśl technologii.
owocowe. Podkurze kilkistrowe proadło energii tym 1599 zł i odbierz 105 butelek Frugo Saturn Eternum 2. Zmieniasz wakacje i chciałbyś znów poczuć ich smak. Odwiedź zamirażo.pl i zamów oryginalne produkty z Libanu, Turcji, Grecji lub Indii, a już jutro trafią na twój stół. Zamirażo.pl. Sklep internetowy z żywnością orientalną i wegetariańską. Jestem mordercą. Historia śledztwa z Bonsnek, która wstrząsnęła Polską. Wstrząsnęca w serwisach Amnesty Wyrówkowa. Lider, jakiego nie było w polskiej linii, mordowane te kobiety. Obecnie chodzi o Lipczycy. Jest mordercą w Chinach od 4 listopada. W najnowszych charakterach. Jak dodać sobie pewności siebie? Kiedy wątpliwości są dobre? Jak budować własną skuteczność? A z częścią nakładu książka o tworzeniu dobrego związku. Kiedy mężczyzna spotyka kobietę, charaktery istnieją już w sprzedaży. Teraz dla odmiany zagranicą może być jak w domu. Na wakacjach w polskiej strefie dobrej zabawy, kina i konkursów. W wybranych hotelach w Grecji i Chorwacji już od 750 zł za tydzień pomysł przelotem. Taka odmiana tylko w Rainbow. Zauważyłaś coś przyjemnego na poprawę humoru, gdy częściej sięgają po złotycze? Nic nie zauważyłam. Zauważ w żabce mieszankę krakowską w cenie nie wyższej niż złoty 99 za 100 gramów. Żabka, mały, wielki sklep. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje w Tok FM. 18.21 Wojciech Kowalik. 11-latek w Rychmanickim gimnazjum ciężko pobiło rok młodszego kolegę. Trafi na 3 miesiące do poprawczaka. Do napaści doszło w szkolnej łazience. Pobity chłopak walczy o życie w szpitalu. W sumie policja przesłuchała w tej sprawie 3 nastolatków. W Białymstoku pierwsza rozprawa w procesie o zbieranie funduszy na tzw. państwo islamskie. Na ławie oskarżonych zasiadło 4 mieszkających w Polsce i Niemczech Czeczenów. Według śledczych mieli 2 lata temu zebrać prawie 10 tysięcy euro dla dżihadystów z Syrii i Iraku. Mężczyźni od ponad 1,5 roku przebywają w areszcie. Dzisiaj zdecydowanie odrzucili oskarżenia. Protest ponad 200 osób przed siedzibą Komisji Europejskiej przeciwko umowie CETA. Zorganizowano go, kiedy przedstawiciele belgijskiego rządu federalnego i Walonii porozumieli się w sprawie spornych punktów, które uniemożliwiały Belgii zgodę na zawarcie umowy o wolnym handlu między Unią a Kanadą. W czasie manifestacji doszło do niegroźnych przepychanek z policją. Informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. Jutro wybory prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej startują. Obecny szef związku Zbigniew Boniek oraz biznesmen Józef Wojciechowski. Zanim delegaci zadecydują, kto będzie rządził polskim futbolem przez następne 4 lata, szykuje nam się wojna o sposób głosowania. Józef Wojciechowski chce tradycyjnej urny i kart do głosowania, bo jego zdaniem tylko tak można zapewnić tajność wyborów. Jeżeli będzie głosowanie przez te przyszłe maszynki, no to będzie wielka awantura, bo na to się zgodzimy. Maszynki, czyli system elektroniczny, gdzie wystarczy nacisnąć przycisk. Taki sposób spełnia wymogi tajności, zapewnia Zbigniew Boniek. Czas pewnych mechanizmów polskiej procedury to zmienia. Głosowanie będzie poprzez maszynki. Tak było też 4 lata temu. To głosowanie było tajne, było przez maszynki. Nikt nie wiem, kto na kogo głosować, nie stanie się dowiedzieć. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PZPN rozpocznie się jutro o godzinie 10 o wyborach w Polskim Związku Piłki Nożnej. Porozmawiamy też w magazynie Jeszcze Więcej Sportu już za godzinę. Angelika Kerber i Dominika Cybulkowa zapewniły sobie awans do półfinału WTA Finals. Kerber wygrała wszystkie 3 mecze grupowe. Dziś z Madison Keys. Cybulkowa odniosła tylko jedno zwycięstwo. Dziś pokonała Simone Halep. Ale to wystarczyło do awansu. Pewna gra w półfinale jest także Swietłana Kuzniecowa. O ostatnie miejsce powalczą jutro Agnieszka Radwańska i Karolina Pliszkowa. Panie rozegrały jak dotąd 6 meczów i zawsze wygrywała Polka, która w tych pojedynkach nie straciła nawet seta. Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 13.30. Na koniec siatkówka i zwycięstwo Walkowerem dla Espadonu Szczecin w spotkaniu z PGS Grą Bełchatów. Na boisku to Bełchatowianie byli lepsi, zwyciężyli 3-0, ale przez kilkadziesiąt sekund grali z 4 obcokrajowcami w składzie. A na to nie zezwalają przepisy. Władze Plus Ligi zmieniły wynik na 3-0 dla Espadonu, dla którego to pierwsze zwycięstwo w sezonie. Kolejne informacje Radia Tok FM o 18.40. W nocy deszcz możliwy na wal.
zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Poza tym pochmurno, ale nie powinna padać. Za to na południowym wschodzie możliwe mgły. 1-2 stopnie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. 4 na Mazowszu i w centrum kraju. 7 na zachodzie. Do 9 na Pomorzu, ale tam może silnie wiać wiatr. Niepełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Audycja postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie. Postfaktum @tok.fm. Proszę pisać, jeśli ktoś z Państwa ma pogląd na projekt klubu Kukiz 15, który to klub chce zmiany w przepisach prawo o ruchu drogowym, czyli w kodeksie drogowym. Między innymi proponują, żeby kierowcy nie byli karani za to, że nie posiadają przy sobie prawa jazdy, jeśli oczywiście nie, generalnie mają, tylko nie przy sobie nie tę kartę. Proponują również 5 punktów premiowych dodatnich, jeśli kierowca w danym roku nie otrzyma żadnych punktów karnych. To jest tylko kilka z szeregu pomysłów, które mają ułatwić życie kierowcom, ale też, jak twierdzi pomysłodawca, pan poseł Paweł Szramka, mają też ułatwić pracę policji. postfaktum@tok.fm. Czekamy na komentarze, a ze mną w studiu już kolejny gość, pan Karol Mocniak ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Brał pan udział w konsultacjach jako kierowca? Nie miałem okazji niestety. A to ciekawe, bo Stowarzyszenie Zielone Mazowsze po pierwsze zajmuje się ruchem drogowym, po drugie pełno w nim kierowców, samochodów. No, zgadza się, wbrew pozorom, mimo tego, że na co dzień większość z nas jeździ na rowerach, to czasem zawsze jeździmy samochodem, głównie przez słabą ofertę kolei państwowej. Bo tutaj mówił pan poseł Szramka z klubu Kukiz 15, że tak naprawdę to nie oni są autorami tego projektu. Autorem ma być Stowarzyszenie Prawo na Drodze i projekt jest obywatelski, przygotowany po konsultacjach z kierowcami i anonimowymi policjantami, bo oni, jak rozumiem, boją się nazwać po imieniu problemy, jakie funkcjonują w polskiej policji. Poprzez bazę mailową byli w stałym kontakcie i w ten sposób zebrali te pomysły. Nawet jeszcze raz się upewnię, że była współpraca również z innymi stowarzyszeniami, ale rozumiem, że nie z Państwem. No dobrze, no to trudno, no to szkoda może trochę, ale jest teraz taka mała szansa, takie małe konsultacje w Radiu TOK FM. Co pan na ten pomysł, by nie karać za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy? Pan poseł, przypomnę, mówi, że to przecież bez sensu, żeby za brak posiadania kawałka plastiku karać kierowcę, który może mieć 2 samochody albo 2 kurtki i zdarzy mu się zapomnieć. No trudno nie odmówić temu słuszności. Faktycznie brak przy sobie prawa jazdy nie powinien automatycznie powodować tego, że się ponosi jakąś ogromną karę. Mi też się zdarzało czasem zapomnieć prawa jazdy, oczywiście dowiadywałem po jakimś czasie. I to być może jest dobry pomysł, tylko trzeba jednocześnie zagwarantować z drugiej strony jakiś system, który by gwarantował, że policjant będzie mógł na miejscu do prawa jazdy sprawdzić, czy faktycznie ma miejsce. No właśnie ten pomysł jest troszkę odwrócony. To znaczy, niezależnie od tego, czy policja ma szansę sprawdzić pana uprawnienia, czy też ich nie ma, pan jest jakby bez winy, nie winny. Dziwi to, że Kukiz 15 nie chce prowadzić tego, że no, jeśli będzie możliwość sprawdzenia, to kierowca uniknie kary, bo może się to sprawdzić. To brzmi dużo bardziej logicznie, zwłaszcza, że faktycznie nie powinien to być problem w tym momencie, żeby sprawdzić takie prawo jazdy zdalnie, czy faktycznie ma miejsce. Ale kierowca tak będzie miał interes w tym, żeby mieć ten prawo jazdy przy sobie, po prostu, żeby zaoszczędzić czas przed ewentualnej kontroli. Moje wrażenie było takie, czytając ten projekt ustawy, że w momencie, w którym nie mamy uprawy do prawa jazdy i policjant akurat nie może sprawdzić tego, czy uprawnienie mamy, no udaje nam się ominąć twardą rękę sprawiedliwości i a takich przypadków jest naprawdę dużo. To znaczy, to widać w statystykach, kierowcy nieposiadający uprawnień powodują wypadki, i to naprawdę poważne wypadki, ignorują zakaz prowadzenia samochodu, no i można się rzeczywiście obawiać, że to sprawi, że będą już kompletnie nie do złapania. Co z pomysłem premia 5 punktów za niewinność, za to, że się przez rok nie zrobiło nic złego? Tu mam bardzo mieszane uczucia, zwłaszcza, że pan poseł powiedział przy tym, że
mamy w Polsce bardzo restrykcyjne prawo wobec kierowców, czyli co należałoby w jakiś sposób też zadziałać drugą stronę, czyli kierowców premiować za duże zachowania. Może coś w tym jest faktycznie, nie mamy żadnych analiz, które by mówiły, czy to jest dobry pomysł dla bezpieczeństwa, czy nie. Pytanie brzmi, że to pewnie nie. Nie wie o tym, że my w Polsce najpierw przyjmujemy prawo, a potem ewentualnie analizujemy, ale też często nie. Nikt nie robi analiz przed przyjęciem prawa, bo to mogłoby nam zaburzyć poczucie pewności. To nie ma co się łudzić, dlaczego nie ma się, odnosi się wrażenie przy tej propozycji, że to jest przede wszystkim ustawa, która bazuje na takich uczuciach kierowców, tego co przeciętnemu panu Kowalskiemu się wydaje, jadąc za kierownicą swojego samochodu. Pytanie brzmi, no bo jeżeli analizujemy zarówno przepisy, jak i prawo w Polsce, jak i innych krajów, w europejskim nie tylko, wychodzi z nich, że Polska jest zaskakująco mało restrykcyjnym krajem dla kierowców. Pytanie brzmi, dlaczego? Ale tutaj się zatrzymajmy. Mówi pan teraz o literze prawa, czy o stosowaniu prawa? Bo są dwie rzeczy. O literze, jak i o stosowaniu. Mamy dużo mniej restrykcji na ograniczenia prędkości. Mamy dużo mniej mandatów, które kierowcy dostają, czyli na 1000 kierowców na przykład. Mamy dużo niższe mandaty niż w innych krajach, więc de facto nie odważyłbym się na taką tezę, że kierowcy w Polsce są szczególnie twardą ręką prowadzeni. Zastanawiałbym się raczej, dlaczego kierowcy mają takie poczucie. No, bo zawsze możemy czuć się ofiarami jakiegoś systemu i wiecznie czuć, że gdzieś ta policja jednak czyha. To jest też rzeczywiście niesamowite, jeśli spojrzeć na to. Ja nie jestem kierowcą, jestem bardzo często osobą pieszą i mam poczucie, że kierowcy kompletnie się nie przejmują niczym i nikim, że mają absolutne poczucie bezkarności, że prawo nie jest stosowane i że naprawdę nie jest wcale tak prosto dostać mandat, bo tutaj choćby wyjście z redakcji często wiąże się z tym, że jestem w stanie przechodząc 100 metrów zauważyć 5 kierowców, którzy łamią przepisy i to jest masowe, więc zdumiewa mnie to ich poczucie opresji, ale może się mylę, bo który jest dla pieszego. Proszę pisać postfaktum@to.fm. Co Państwo na to? No i chciałam Pana zapytać też o tą rzecz, którą już tutaj Pan poseł nie zdążył skomentować. Możliwość nagrywania całego przebiegu kontroli przez kierowcę. Jednocześnie policja będzie miała obowiązek udostępniać wszystkie zarejestrowane przez siebie obrazy, dźwięki, notatki i wszystko to, co wydarzy się w czasie tej kontroli. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to już jest możliwe obecnie. Jak najbardziej można nagrywać działania funkcjonariusza publicznego. Chyba nawet można udostępniać, czyli publikować takie nagrania zbędne na pełnioną funkcję przez policjanta. I nie wiem, w jaki sposób miałby to cokolwiek pomóc. Ale widzicie Państwo, człowiek krótko żyje, no ile 50, 60, 70 lat, takie głupoty robi, morduje i potem musi odpowiadać.